13 grudnia zastał mnie u mnie w domu w łóżku, bo to już było po godzinie, kilka minut dosłownie po godzinie 24. Nawet nie zdążyłam zasnąć, bo wróciłam z całodziennych zajęć właśnie na Wydziale Bibliotekoznawstwa w Sosnowcu, gdzie studiowałam właśnie w weekendy. Zdążyłam jeszcze pranie zrobić w starej pralce frani, takiej jak to było za komuny, nie w automacie. Bo o tym można sobie było tylko pomarzyć, a przecież moje dzieci musiały mieć na poniedziałek czyste rzeczy do szkoły. Ledwo żywa ze zmęczenia położyłam się spać, tyle co się położyłam, dzwonek do drzwi, stukanie. Mąż się zerwał też na równe nogi, ja też, chyba milicja. Ja mówię, zaczekaj, ja otworzę. I chyba nawet ja drzwi otwarłam, przedtem zobaczyłam przez wizjer czapkę milicyjną. No to pierwsze, co mi przyszło do głowy, no tak. Napsułam im krwi, ile wlazło, pyskowałam przez telefon, darłam się po nich, jak kolegów zamykali w czasie plakatowania. No to teraz moja kolej. No otwarłam drzwi, weszło czterech uzbrojonych po zęby z wielkimi pałami, prawda, z automatami. Pani się natychmiast ubiera, idzie z nami. No to ja od razu do nich, dobra, dobra, hola, z jakiej racji? Dokumenty proszę, co to jest? Jestem zatrzymana, aresztowana, coś zgrana. No, no i ten, który nimi dowodził, jakieś dokumenty trzymał w ręce, ja w rękę po te dokumenty wyciągnęłam, on tą rękę odsunął. Nie, nie wolno, nie dostanie pani tego, natychmiast się ubierać i iść z nami. No i właśnie mnie też zaczął jeden z takich znajomych milicjantów, a muszę jeszcze w dygresję powiedzieć, ja byłam znana na kopalni Mysłowice i w domu górnika, gdzie również milicjanci mieszkali, z tego względu, że mój mąż jako muzyk z wykształcenia po wyższej szkole muzycznej prowadził zespół muzyczny, taki rozrywkowy, taki coś w stylu abby, plus oczywiście instrumenty, taki instrumentalno-wokalny. Ja śpiewałam w tym zespole. Byliśmy bardzo popularni na kopalni Mysłowice w Mysłowicach. Obsługiwaliśmy wszystkie imprezy i stąd byłam na kopalni znana. No i stąd mnie też znali gliniarze i jeden z nich mówił, niech się pani nie denerwuje, my tylko pojedziemy na komendę coś wyjaśnić. No to ja, żeby mi się tylko dzieci nie obudziły, bo one się strasznie bały. One miały, moje córki miały wtedy 8 i 10 lat i były już na tyle duże, że wiedziały, że coś się dzieje, że ja mogę zostać aresztowana. I do tego stopnia, że jak widziały, jak nyska milicyjna po naszym osiedlu jeździła między blokami, to one z krzykiem, z płaczem leciały do domu, czy mama jest, czy mamy nie aresztowali. No więc ja się szybciutko ubierałam, wyjątkowo pokornie jak na mnie, wtedy się nie darłam po nich, tylko cichutko się ubrałam, szybciutko. Nawet nie chciałam kozaków wyciągać z szafki, z pawlacza, żeby nie narobić huku, tylko wskoczyłam w jakieś takie mokasynki cienkie. Zresztą mi powiedzieli, jak na chwilę, to na chwilę do auta przejadę się, nie muszę ciepłych kozaków wkładać. Włożyłam, co miałam pod ręką, cieniutkie rajstopki, cienkie mokasynki. Pojechałam na komendę, jak się okazało, wcale nie na parę minut, nie na parę godzin. No i zostałam zgarnięta w pierwszym rzucie. Było nas 20 osób, ja byłam jedyną kobietą wtedy. Prawie cała miejska komisja koordynacyjna i no oczywiście tych najbardziej radykalnych zgarnęli.